Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka czytania metodą sylabową. Bohaterkami naszego dzisiejszego spotkania będą sylaby Fe oraz Fo. A więc, jeżeli jesteście zainteresowani odcinkiem, to zapraszam na materiał. Oto sylaba Fe. Jest ona zapisana na dwa sposoby. Może być zapisana małą albo wielką literą. Bez względu na to, czy zapisana została ona małą czy wielką literą, odczytujemy ją jako fe. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą fe zapisaną wielką literą? Na przykład imiona. Oto dziewczynka i chłopiec. Ona ma na imię fela, a on felek. Odczytajmy i wyklaszczmy ich imiona. Fela. Fe-la. Teraz wyklaszczmy imię Felek. Fe-lek. Sylabę Fe, ale już zapisaną małą literą, możemy spotkać wewnątrz, w środku takich wyrazów jak na przykład profesor albo renifery. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Profesor. Pro-fe-sor. Teraz wyklaszczmy wyraz renifery. Re-ni-fe-ry. Sylaba fe znajduje się również wewnątrz długich, kilkusylabowych wyrazów typu kaloryfery albo pantofelek. Kaloryfery bardzo trudne słowo. Spróbujmy wyklaskać sylaby w tym wyrazie K, lo ry fe ry Ka-lo-ry-fe-ry. Kaloryfery. A teraz popatrzcie na pantofelek. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. Pan to fe lek. A teraz zagadka. Co to za wyraz? Zbudowany jest z trzech sylab, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba A, drugą F, a trzecią RA. Ten wyraz to a f. a -fe ra. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejsze wyrazy nie stanowią dla Was żadnego problemu. Dlatego poproszę Was o like i zaczynamy kolejną sylabę. Oto sylaba fo. Jest ona zapisana na dwa sposoby. Może być zapisana małą albo wielką literą. Bez względu na to, czy zapisana jest małą, czy wielką literą, odczytujemy ją po prostu fo. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą fo? Na przykład wyraz foka albo fotograf czy fotele. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie foka. Fo, ka. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie fotograf. Fo, to, graf. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie fotele. Fo, te, le. Wyraz foka i fotele nie stanowią już dla nas żadnego problemu. Możemy je samodzielnie odczytać. Znamy bowiem wszystkie potrzebne do odczytania sylaby. Sylaba fo może się również znaleźć wewnątrz wyrazów. Na przykład wewnątrz wyrazu telefony, albo saksofony, czy magnetofony. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Telefony, te le fo -ny. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie saksofony. sak I magnetofony? ma to fo Sylaba fo może być również wewnątrz takiego wyrazu, który oznacza czynność szlifować. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie szli fo Szli-fo-wać. Szlifować. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od sylab zapisanych u góry kolorem białym. Start. Fe, wa, fo, pi, sa, le, fo, ki, fa, te, mo, fe. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem czarnym. Start. F la, fa la, ra fa, ra ma, fa ma, ła ta, ma wa, ła. ła pa, fa ra, ki wi. Tym razem odczytajmy wyrazy zapisane na dole kolorem żółtym. Zaczynamy. Fela Fara, lała, fala, dała, fama, rafa, ława, fala, rafa, afera, opera. Tym razem odczytajmy napisy. Zaczynamy. Pierwszy napis. To fara. Obok, kolejny napis. To fala. I napis y, zapisany kolorem żółtym, a to fela. Odczytajmy raz jeszcze wszystkie napisy, ale w nieco szybszym tempie. Zaczynamy. To fara, to fala, a to fela. Czytajmy dalej. I kolejne zdania do odczytania. Zdanie u góry zapisane kolorem żółtym brzmi: fela ma lale. Pod spodem kolorem białym zostało zapisane zdanie a to foka poli. Zdanie zapisane kolorem czarnym brzmi Ala ma asa, a Ola ma kota. I ostatnie zdanie zapisane kolorem zielonym na dole brzmi ale afera. Chyba kot z psem się pobili. Przeczytajmy raz jeszcze wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. Zaczynamy. Fela ma lale. A to foka poli. Ala ma asa. A ola ma kota. Ale afera. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przebiegł wam wyśmienicie i nie mieliście z nim oczywiście żadnego problemu. E, dlatego poproszę was o lajk, like, nie zapomnijcie o nim, a ja żegnając się z wami, życzę wam miłego dnia i zapraszam na spotkanie z kolejnymi sylabami i kolejnymi treningami czytania metodą sylabową. Buziaki dla was. Trzymajcie się. Hej.